Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kozłowska, jestem product managerem w naszej firmie Wolters Kluwer. Zajmuję się utrzymaniem, rozwojem między innymi produktu Legal Alert, o którym dzisiaj przez godzinę będę Państwu opowiadała. Będę się starała, by nasze szkolenie oczywiście odbywało się według planu szkolenia, który Państwo mogliście sobie przeczytać, zapisując się na nie. Legal Alert, jakby chcieć w jednym, dwóch zdaniach opowiedzieć, do czego służy produkt, Państwo pewnie już to wiecie. Zakładam też, to jest też taka informacja dla Państwa, że zakładam, że naszymi słuchaczami mogą być osoby, które rozpoczynają pracę z produktem, więc naprawdę będę mówiła o rzeczach czasem podstawowych. Legal Alert, produkt skierowany przede wszystkim do kancelarii prawnych, służący do wysyłania newsów w postaci biuletynu przez kancelarię do jej klientów, newsów informujących o zmianach w prawie, newsów z jednej strony tworzonych przez naszą redakcję, ale też narzędzie dające możliwość Państwu tworzenia własnych treści, własnych newsów i rozsyłanie do wybranych przez Państwa odbiorców. To tak bardzo krótko w pigułce. Jak jest zbudowany produkt, to za chwilkę, bo chciałam się rozpędzić. Przedtem chcę Państwu powiedzieć, jak się do produktu w ogóle dostać. Pierwsze, co się wydarzy, jak zakupicie Państwo Legal Alert, dostaniecie od nas, od Wolters Kluwer, maila powitalnego i tam w tym mailu między innymi będzie podany adres strony. Więc jeśli chcemy wejść do produktu Legal Alert, możemy zrobić to na 2-3 sposoby, teraz pokazuję. Możemy wklepać w przeglądarkę lub też w Google nazwę produktu lub w pasek taki adres, czyli legalalert.lex.pl. Wejdziecie Państwo do produktu po zalogowaniu. Jeśli jesteście Państwo użytkownikami Lex, myślę, że może się tak zdarzyć, że są wśród nas osoby, które z Lexa też korzystają, to jest fajnie też to zrobione, ponieważ jeśli pracujemy w Lexie, chcemy sobie przejść do Legal Alert, nie musimy przechodzić w oddzielne miejsce, czy też w zakładkę jakąś z zapamiętanym adresem, możemy sobie zrobić to z poziomu po prostu Lexa, tutaj z górnego czarnego paska też zostaniemy przekierowani do produktu. Być może niektórzy z Państwa rozpoczynają pracę z naszymi programami od wejścia po prostu na naszą stronę logowanie wolterskluwer.pl. Jak wejdziemy sobie tutaj w to miejsce, zobaczycie Państwo banery z wszystkimi wykupionymi w naszej firmie produktami. I między innymi też znajdziemy wtedy baner z Legal Alert. Po kliknięciu na ten baner możemy sobie wejść do produktu. Tak wyglądają możliwości, jeśli chodzi o dostanie się w ogóle do produktu, plus wpisanie loginu, hasła, bardzo podstawowe informacje. Teraz kilka słów o tym, jak jest zbudowany sam produkt, jak już wiemy, do czego on służy. Jest to produkt prosty i w naszym odczuciu, w moim odczuciu jest to jego główna zaleta. To ma być produkt z prostymi funkcjonalnościami, który w jak najszybszy sposób pozwoli Państwu stworzyć i wysłać biuletyn. Jak sobie później wyjaśnimy, jak pokażę, dzieje się to w sposób automatyczny. Tak w pewnym sensie, oczywiście można tutaj, zależy jeszcze co rozumiemy pod pojęciem automatyczny, ale ja zaznaczę ten moment, gdzie ta wysyłka jest już zautomatyzowana. Główna strona produktu, proszę zauważyć, że to jest 5 głównych zakładek, strona główna, newsy, wysłane biuletyny, potwierdzenia i odbiorcy. Dzisiaj podczas szkolenia o każdą z tych zakładek na pewno zahaczymy, a najmocniej i najdłużej zahaczymy o zakładki newsy, odbiorcy oraz oczywiście o bardzo ważną opcję i kluczową w tym produkcie stwórz biuletyn. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym Państwu powiedzieć jeszcze o kilku istotnych kwestiach, miejscach w programie, o których należy wiedzieć, żeby dobrze z niego korzystać.
Jak wejdziemy sobie tutaj w panel użytkownika, on się znajduje pod tym kółeczkiem z inicjałami użytkownika. Za chwilkę przejdziemy w ustawienia konta, dość ważne miejsce, albo bardzo nawet ważne miejsce w programie, szczególnie gdy zaczynamy pracę z produktem. Oprócz tego znajdziecie Państwo ustawienia powiadomień, ponieważ z systemu wysyłane są powiadomienia, a to miejsce o różnych rzeczach możemy tutaj przeczytać, na przykład o nowych newsach, to chyba takie najważniejsze powiadomienia, czyli jeśli publikujemy nowe newsy, nowy content w produkcie, Państwo, jeśli sobie życzycie i macie tutaj zaznaczone, to dostaniecie o tym powiadomienie i w postaci mailowej, ale także w aplikacji. W aplikacji to znaczy, że tutaj pod tym dzwoneczkiem w prawym górnym rogu wyświetli się Państwu powiadomienie. Możemy dla czterech rodzajów powiadomień ustawić sobie kanały, jakimi te powiadomienia mają do nas dochodzić. Może pokażę, co znajdziemy pod dzwonkiem, jak takie powiadomienia wyglądają i co oprócz tych typowych może się znaleźć. Tak jak Państwo przed chwilką pewnie zauważyliście, jest coś takiego jak powiadomienie z aplikacji. Ja tylko wspomnę, że to są powiadomienia tak naprawdę ode mnie. Jeśli uznaję, że warto użytkowników o czymś poinformować, jak na przykład o dzisiejszym szkoleniu, które właśnie trwa, to mam możliwość powiadamiania o takich rzeczach. Jeśli wydamy nową wersję produktu, będą nowe funkcjonalności, też uważam, że warto użytkowników o tym poinformować. Też listę zmian do produktu Państwo tutaj znajdziecie. I jeszcze chciałabym pokazać chwilkę jedno z tych ważniejszych powiadomień. Otworzyłam sobie tutaj na drugim monitorze Outlooka, bo chcę Państwu w oryginale pokazać, jak wygląda powiadomienie o nowych wiadomościach. Być może już Państwo jesteście obeznani z takim rodzajem powiadomienia. Zawsze, kiedy nasi redaktorzy publikują nowe newsy w produkcie, otrzymujecie na maila takie powiadomienie, gdzie możecie sobie przejrzeć, jakie tematy omawiamy, co się zmieniło, z grubsza, jako zajawka, i możecie Państwo skorzystać z opcji otwórz listę newsów i za pomocą tego przycisku przenieść się już bezpośrednio do produktu. Więc można by powiedzieć, że ten przycisk jest takim trzecim czy czwartym sposobem wejścia sobie w Legal Alert. Dobrze, zerknę sobie, czy o czym powiedziałam, czy o tym wszystkim, o czym chciałam. Myślę, że tak, do tej pory przynajmniej. Ustawienia powiadomień, macie Państwo namiar na centrum pomocy. Proszę zauważyć, że zawsze te namiary na nas, na infolinię, na pomoc techniczną też znajdziecie tutaj w samym produkcie, nie trzeba przeskakiwać gdzieś do naszych stron. Teraz przechodzę do ustawień konta. Ważne miejsce w produkcie, ponieważ jeśli jesteście Państwo użytkownikiem nowym, to pierwsze co, po pierwszym zalogowaniu do produktu, otworzy Wam się narzędzie nasze, Legal Alert, właśnie z tym kreatorem, gdzie trzeba uzupełnić pewne dane i póki tego użytkownik nie zrobi, do tego momentu nie wejdzie do całej zawartości produktu, nie zobaczy newsów i tych wszystkich zakładek, które sobie na początku oglądaliśmy. Jakie dane uzupełniamy w kreatorze? Uzupełniamy raz i oczywiście później w każdej chwili możemy je sobie edytować. Dane firmy bardzo podstawowe, takie jak telefon. Jeśli wklepiecie Państwo tutaj NIP swojej firmy, klikniecie na pobierz GUS, nazwa firmy się z automatu pobierze, nazwa i no, podstawowe dane teleadresowe, te, które widać tutaj w tych wyszarzonych okienkach. Jeśli byłaby potrzeba jednak zmiany, jest oczywiście możliwość edytowania. Możecie Państwo także dodać, od jakichś kilku miesięcy jest to funkcjonalność trochę świeższa, dodatkowe dane teleadresowe, jest to odpowiedź na sugestie użytkowników, którzy chcieli mieć w stopce wysłanego do swoich klientów biuletynu namiar na media społecznościowe, w tym sensie, że na konta w mediach społecznościowych. Ja tutaj akurat wklepałam adresy Wolters Kluwer i proszę zauważyć, ustawiłam Facebooka, LinkedIna, Twittera, no i naszą stronkę Woltersową. Mogłabym dodać coś jeszcze, za chwilkę Państwu pokażę,
jak wypełnienie tych pól przełoży się na wygląd biuletynu. Jeśli kliknę dodaj, chcę Państwu pokazać, co tutaj mamy jeszcze. Możemy faks dodać, możemy sobie inne, jeśli wybierzemy, to możecie Państwo do tej stopki dodać po prostu jakiś własny tekst. Cokolwiek tutaj napiszecie, to pojawi się w tej stopce. To by było na tyle. Jeśli chodzi o dane tyle adresowe, jeszcze chciałam pokazać na testowej mojej skrzynce, mam jakiś biuletyn wysłany i proszę zauważyć przełożenie tego, że mamy tutaj w stopce namiar na przykład na stronę naszej kancelarii, tak? Czyli bezpośrednio z biuletynu użytkownik może sobie przejść na nasze media. To by było tyle na razie, jeśli chodzi o dodatkowe dane teleadresowe i przechodzimy dalej. Możemy nasze biuletyny z Legal Alert wysyłać na dwa sposoby w takim sensie, że możemy je wysyłać z domeny w produkcie Legal Alert, to jest domena wykupiona przez naszą firmę i udostępniana Państwu jako część produktu, jest to domena legalalert.pl. Jeśli dodacie Państwo swój alias, musicie to zrobić, każdy użytkownik musi to zrobić, ja sobie dodałam na przykład słowo nowości, powstaje nam adres mailowy nowości@legalalert.pl. I do czego służy stworzenie tego adresu? Do tego, żeby w wysłanym biuletynie tutaj w polu od nie było napisane, że to Wolters Kluwer wysyła do Państwa klientów biuletyn, bo nam na tym nie zależy. Nam zależy na tym, żebyście Państwo promowali swoją kancelarię za pomocą tego biuletynu. Tworzycie ten alias, tworzy nam się cały adres w tej zaproponowanej przez nas domenie i po prostu w polu od, w biuletynie, Wasi klienci nie dopatrzą się Waszej nazwy, nazwy Waszej kancelarii i neutralnego w miarę adresu e-mail. Po to jest to tutaj zrobione, po to tworzymy ten adres. Wcześniej jeszcze wpisujemy adres e-mail, twór firmowy, adres e-mail do odbioru odpowiedzi na biuletyn, bo system skonstruowany jest tak, że mimo, że jest to biuletyn, inaczej można by nazwać newsletter, też dobre słowo, często jest tak, że w newsletterach jest informacja nie odpowiadaj, jest to automatyczna wiadomość czy coś w tym stylu. Tutaj zupełnie nie ma tej sytuacji. Kontaktujecie się Państwo ze swoimi klientami, informujecie za pomocą tych naszych biuletynów, tak naprawdę możecie o wszystkim, o czym tylko chcecie, ponieważ możecie wysyłać nasze treści, ale też swoje treści, więc dajemy możliwość, żeby Wasi klienci bez problemu zrobili po prostu odpowiedź i wysłali do Was odpowiedź, no, odnoszącą się pewnie do treści biuletynu, może do newsów i do tych informacji o zmianie w prawie, które Państwo wysłaliście z tego produktu. W tym celu, aby otrzymać w określone przez Państwa miejsce, na określoną skrzynkę odpowiedź Waszych klientów, musicie sobie uzupełnić tutaj to pole, Twój adres e-mail. Drugą możliwością, którą dodaliśmy dość niedawno i jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników, które nam zgłaszali, jest możliwość ustawienia w Legal Alert własnego adresu i serwera. Serwera, który Państwo macie wykupiony, no i adresu skrzynki. Tu jest adres. Tutaj trzeba podać kilka, nazwijmy to, technicznych informacji. Nie są to jakieś wielce skomplikowane ustawienia. Wyobrażam sobie sytuację, że w jednej kancelarii może to zrobić właściciel albo osoba, która się zajmuje obsługą tego typu narzędzi, ale w innej kancelarii jest Pan informatyk. Jeśli Państwo nie chcecie tego robić albo nie wiecie, jak uzupełnić te dane, jestem przekonana na 100%, jeśli informatykowi pokażecie te pola, nie będzie to dla niego żadna trudność, aby te pola odpowiednio wypełnić w taki sposób, żebyście Państwo mogli wysyłać te biuletyny
nie z tej naszej domeny legalalert.pl, tylko z własnej domeny, z domeny firmy, ponieważ były kancelarie, czy też są kancelarie, które jednak chciały mimo wszystko, żeby biuletyny szły z ich własnej domeny firmowej. Dlatego też zrobiliśmy taką funkcjonalność i jest to teraz możliwe. Ja nie będę się przełączała na te ustawienia serwerowe. Jeszcze raz wchodzę w ustawienia konta. Jest tutaj jeszcze takie pole wyświetlany nadawca. Proszę zauważyć, że mam wpisane kancelaria prawna Lex i to jest dokładnie to, co mi się wyświetla tutaj. Idziemy dalej, troszkę muszę przyspieszyć, patrzę sobie na czas. W drugim kroku kreatora rozpoczynającego pracę w programie macie Państwo możliwość wybrania szablonu biuletynu spośród czterech. Tutaj mamy cztery biuletyny, każdy z nich delikatnie, ale jednak różni się wyglądem. Możecie Państwo nadać tytuł biuletynu, taki domyślny, defaultowy, nadajecie go tutaj. Ja sobie wymyśliłam, że domyślnie moje wszystkie biuletyny będą nazywały się biuletyn myślnik nowości prawne. Zaznaczam tylko jedno, że jeśli jednak przed samą wysyłką użytkownik chce zmienić tytuł biuletynu, ma możliwość zrobienia tego jeszcze w ostatnim kroku przy wysyłce. Więc coś tu musimy wpisać, ale jeśli dla każdej z wysyłek jednak zmienia nam się pomysł na tytuł, to i tak można sobie taki tytuł zmienić. Tutaj jest taka funkcjonalność, wyświetlaj spis treści biuletynu. Raczej zauważyłam, że użytkownicy chcą mieć spis newsów ujętych w biuletynie, ponieważ też obserwuję, jak użytkują produkt i rzadziej są biuletyny z jednym newsem, a częściej z kilkoma albo nawet kilkunastoma newsami. Więc jeśli mamy kilkanaście tych newsów w biuletynie, on nam robi się długi, to jeśli wyświetlimy sobie spis newsów do biuletynu, to każdy biuletyn takim spisem treści się będzie rozpoczynał. Dodatkowo każdy z tytułów newsa będzie aktywnym linkiem i może, jeśli użytkownik chce rozpocząć lekturę biuletynu od przedostatniego newsa z 15, to w łatwy sposób może się przenieść w treści takiego długiego newslettera dokładnie w to miejsce. To jest po prostu takie udogodnienie, na które zwrócili nam użytkownicy, korzystając sobie z produktu, jak najbardziej uzasadnione. Kolejna rzecz, to zauważcie Państwo, że ten biuletyn, poza tym, że niesie ze sobą treści merytoryczne, informuje o zmianach w prawie, on ma też dla kancelarii prawnych mieć jakiś element promocyjny. Na pewno ta stopka, można powiedzieć, że jest takim elementem, no i oczywiście logo firmy, tak? Każdy z biuletynów rozpoczyna się Państwa logo i możecie sobie wstawić takie logo, pojawi się ono na końcu i na końcu, a pokazuje początek. Na początku i na końcu biuletynu. Robimy to w bardzo prosty sposób, klikając tutaj i wybierając z zasobów naszego komputera odpowiednią grafikę. Dodatkowo, co też ma związek z estetyką takiego biuletynu, możemy sobie dobrać kolory. Ja wybrałam pod to logo, to jest takie zwykłe w Wordzie przeze mnie zrobione logo Twojej firmy, nie chciałam się konkretnym posługiwać, więc do tej zieleni dobrałam sobie zielony i efekt jest taki, tak, że te wszystkie elementy graficzne mamy w jednej kolorystyce. I to jest wszystko, tu możecie Państwo z grubsza sobie zobaczyć, taki jest pogląd, jak taki biuletyn przez Was przygotowany wstępnie będzie wyglądał, jak będzie wyglądała jego szata graficzna. I to jest wszystko, klikam na dalej, czyli te dwa kroki trzeba przejść, żeby rozpocząć pracę w programie. Jesteśmy w Legal Alert i teraz chciałabym opowiedzieć, skupić się na odbiorcach. Największa praca i chyba jedyna większa praca moim zdaniem, jaką użytkownik musi wykonać w tym produkcie, to jest danie informacji systemowi o swoich odbiorcach, tak? Musimy dać pewne dane odbiorców, takie jak imię, nazwisko w przypadku firmy NIP, no i oczywiście adres e-mail, żeby system wiedział, do kogo nasze newsy wysyłać.
Przechodzę do zakładki odbiorcy i wyjaśniam Państwu, do czego ona służy, jak jest zbudowana i w jaki sposób, a tak naprawdę mamy dwa te sposoby, możecie Państwo sobie stworzyć i dopasować do zainteresowań odbiorców, no właśnie tą całą listę. Lista składa się z dwóch zakładek, odbiorcy i etykiety. Tutaj w etykietach krótko powiem, albo może jeszcze nie, bo nie powiedziałam o etykietach, więc najpierw opowiem o co chodzi z etykietami, wrócimy jeszcze do tej zakładki. Odbiorcy. Jest lista odbiorców, podstawowe funkcje. Możecie Państwo przeszukiwać po tekście, tak, wpisując dane słowa sobie tą listę, wyszukiwać kogoś. Są pewne filtry już zrobione, pewnie tu nad tym miejscem będziemy jeszcze w przyszłości pracować. Na razie aktywni, nieaktywni odbiorcy, którzy zrezygnowali z subskrypcji, bo jak najbardziej na końcu biuletynu mamy możliwość zrezygnowania z subskrypcji. Możemy sobie hurtem lub też pojedynczo usuwać odbiorców. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, proszę zauważyć, że mam teraz na razie trzech odbiorców. Mam tutaj firmę, mam osoby fizyczne, bo można właśnie dodawać albo firmę, albo osoby fizyczne. Chciałam powiedzieć dwa zdania o statusach. Mamy status dla odbiorcy aktywny, czyli to jest odbiorca, którego system z automatu weźmie pod uwagę, układając, realizując wysyłkę, tak? Czyli będzie taki odbiorca wzięty pod uwagę, może być odbiorca nieaktywny. Możecie mieć Państwo odbiorcę, którego czasowo chcecie wyłączyć, w tym sensie, że nie będzie on brany pod system do wysyłek, nie będą mu wysyłane newsy przy okazji używania opcji stwórz biuletyn. Może być on nieaktywny, zmieniamy zdanie, możemy sprawić jednym kliknięciem, że będzie aktywny, tutaj nie ma jakichś większych filozofii. Możecie Państwo spotkać się z sytuacją, że wpiszecie błędny adres e-mail, system oznaczy Wam takiego odbiorcę informacją nieaktywny, dodatkowo czerwoną metką błędny adres e-mail. I teraz tutaj tak na chwilkę chciałam się zatrzymać. Jeśli popełnicie Państwo, nie wiem, no literówkę na przykład, albo adres już nie istnieje, no a my o tym nie wiemy, no bo nie musimy wiedzieć, że jakiś adres już nie istnieje. System zrobi to, co tutaj, czyli zmieni nam status, poinformuje nas, że adres jest błędny, ale nie w momencie zapisania tego odbiorcy na mailu, tylko dopiero w momencie, kiedy spróbujemy po raz pierwszy, system po raz pierwszy spróbuje ująć i wysłać do tego odbiorcy maila. To jest ten moment, kiedy gdzie tam w środku systemu następuje weryfikacja, czy e-mail jest prawidłowy, czy nie. Jeśli jest nieprawidłowy, dostajemy tutaj metkę, status z automatu na nieaktywny, bo po co za drugim razem mielibyśmy do niego słać, skoro ten e-mail nie działa, nigdy ta wiadomość nie dojdzie, dostaniecie Państwo informację pod dzwonkiem i dodatkowo na maila, jeśli macie tutaj w ustawieniach powiadomień włączone powiadomienie niepoprawny e-mail, odrzucona wysyłka, czyli użytkownik produktu zostanie tak pokierowany przez produkt, żeby sobie zmienił i poprawił taki adres e-mail. To tyle, jeśli chodzi o statusy. To, co najważniejsze, chciałam pokazać i powiedzieć, w jaki sposób dodajemy odbiorców do Legal Alert. Na dwa sposoby. Jeden sobie nazywam takim ręcznym sposobem, czyli po prostu poprzez opcję dodaj odbiorcę i teraz to właśnie robię. Możecie Państwo dodawać firmy albo też osoby fizyczne. Dodamy panią Katarzynę Kowalską. Adresem taki, czyli podajemy adres naszego odbiorcy biuletynu, numer telefonu musimy, albo nie musimy, nie jest to obowiązkowe pole i przechodzimy do etykiet. Nie sztuką jest wysyłać wszystkim wszystkiego i mieć nadzieję, że nasi odbiorcy będą radośni, bo zasypujemy ich przeróżnymi informacjami na temat 21 dziedzin prawa. Ponieważ jak Państwo zauważycie, w Legal Alert znajdziemy 21 etykiet, inaczej tagów, możemy sobie tutaj
zamiennie używać tych pojęć odpowiadających dziedzinom, gałęziom prawa. I o co tutaj chodzi? Jak wpisujemy sobie naszego odbiorcę, Państwo go znacie mniej lub bardziej, pewnie bardziej wiecie, czym on może być zainteresowany. No, być może będą osoby, które będą zainteresowane informacjami o wszystkim, tak? Czyli wtedy należałoby zaznaczyć im 21 etykiet, które tutaj proponujemy i których tematy omawiamy. Ja jednak bym chciała zaproponować na przykład, żeby pani Katarzyna Kowalska interesowała się kadrami i BHP. Dodatkowo, poza tymi etykietami takimi domyślnymi, mamy także etykiety własne. Proszę zobaczyć, tutaj możecie Państwo sobie dodać etykietę własną. Ja teraz dodam etykietę nowy i powiem Państwu, dlaczego ją dodałam i po co. Etykiety własne też zostały wprowadzone do produktu w pewnym momencie. Użytkownicy mówili, że chcieliby mieć możliwość wysłania jakiegoś newsa tylko określonej grupie odbiorców. Możemy sobie ustalić, że pani Katarzyna jest naszym nowym klientem i my danego newsa chcemy wysyłać tylko jej. Dlatego tworzymy etykietę nowy i przy okazji też kadry i płace, wiemy, że tym się interesuje. Zapamiętajmy sobie to, że mamy tu nową osobę, ona jest nowym klientem i za chwilkę jak przejdziemy do newsów, to stworzymy też newsa tylko dla tego jednego klienta, który jest nowym klientem. Możemy sobie wyobrazić, że gdyby Legal Alert na przykład, ja sobie teraz wymyślam jakieś przykłady, był wykorzystywany w firmie, to osoba, która rozsyła newsy, mogłaby chcieć daną pulę newsów naszych czy też tworzonych przez siebie wysyłać tylko do członków zarządu. Wtedy warto by było pewnie utworzyć etykietkę o nazwie zarząd, członkom zarządu dopisać taką etykietę i w konsekwencji system z automatu wysyłałby do tych osób tylko te informacje, te newsy, które oznaczone byłyby też tagiem zarząd i byłyby wartościowe pod kątem treści tylko dla tych osób. Po to są etykiety, możliwość zadawania etykiet własnych. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne, to też nam zaraz wyjdzie, jak będziemy sobie tworzyć samego newsa. Bo jak Państwo zauważycie, etykiety w tym produkcie z jednej strony mamy przy odbiorcach, i musimy jako użytkownicy zaznaczyć przy odbiorcach, a z drugiej strony będą one przy newsach i tam niekoniecznie już jest jakaś większa praca w etykietowaniu po stronie użytkownika. Zapisuję panią Katarzynę, sprawdzam jeszcze, czy nie zrobiłam błędu, bo będziemy później do niej słać w moim mailu. Zapisano odbiorcę. Jeszcze powiem o jednym sposobie zasilania listy odbiorców rekordami z informacjami o odbiorcach. Macie Państwo dostępną opcję import i eksport. Opcja importu pozwala na zaimportowanie wypełnionego pliku Excel i automatyczne wciągnięcie na listę do produktu właśnie listy Waszych odbiorców. I tak należy wykonać pracę, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeśli raz na podstawie wystawionego przez nas tutaj wzoru, tutaj jest opcja pobierz wzór pliku, zaraz Państwu pokażę taki plik, chwilkę tylko, nam się zawsze chwilkę otwiera. Zaraz nam się otworzy ten Excel. Możecie Państwo pobrać taki wzór i tylko i wyłącznie na podstawie tego wzoru, jeszcze raz pokazuję teraz wzór tego Excela do wypełnienia. Proszę zauważyć, że kolumny to są pola zakładki odbiorcy oraz nazwy etykiet. Państwo wypełniacie sobie informacje o swoich odbiorcach, zaznaczacie im etykietki. Jeśli chcecie wysyłać do 60 osób na początek, wypełniacie takiego Excela, ja go na razie tutaj na dół zwinę i wybieramy opcję wybierz plik XLS. Ja teraz zrobię ten import. Proszę zauważyć, że teraz mamy, jeszcze może pokażę, mamy na liście 4 odbiorców.
Teraz wejdę, przygotowałam sobie na potrzeby prezentacji taki wypełniony już pliczek danymi i importuję sobie pewnie tam 4 czy 5 dodatkowych. Klikam w importuj i proszę zauważyć, że system mi informuje, że z 4 odbiorców mi importuje. Przejdź do listy odbiorców. Gdyby coś było nie tak, też zostaniecie Państwo poinformowani, co tam jest nie tak z tymi danymi. Proszę zauważyć, że już mam na liście teraz 8. Kiedy to jest fajne korzystanie z importu? Tak sobie mogę wyobrazić, że wtedy, kiedy mamy więcej tych odbiorców, okej, no raz musimy wykonać pracę, musimy sobie uzupełnić tego Excela, ale proszę zauważyć, że jak już go mamy, to później jednym kliknięciem możemy sobie zrobić też eksport. Czyli wyeksportować aktualny plik Excel, zaktualizować, czyli na przykład dopisać nowych odbiorców albo zaktualizować dane tych, których się zmieniły i znowu taki zaktualizowany plik sobie zaciągnąć. Tak? Czyli ta opcja eksportu, importu pozwala nam na utrzymywanie aktualnej bazy, jeśli jest sporo użytkowników i sporo zmian się dzieje. Opcja eksportu, o tym muszę wspomnieć, jest też przydatna wtedy, jeśli, i zdarzały się takie przypadki, dlatego o tym mówię, jeśli dochodzi do cesji u klienta i u nas w firmie jest zmieniane, jedno konto jest zamykane dla naszego klienta, drugie otwierane, to żeby sobie po wykonaniu tej cesji nie spotkać się z sytuacją, że wchodzicie Państwo do Legal Alert i macie tutaj pustą tą bazę odbiorców, to przed zamknięciem tego starego konta należy sobie właśnie zrobić eksport i później na nowym, czystym koncie tylko pozostaje zaimportowanie bazy odbiorców. Wspomniałam o tym, bo się zdarzało właśnie takie sytuacje i wtedy trzeba sobie o to zadbać, aby nie musieć jeszcze raz wklepywać wszystkich po kolei. Pokazałam Państwu na dwa sposoby, jak można sobie uzupełniać dane odbiorcami, czyli ręcznie albo poprzez import. Mamy naszą panią Katarzynę Kowalską, która jest naszym nowym klientem. Nie wiem, czy nie używam słowa pracownikiem, chodzi mi, że klientem kancelarii. Oznaczyliśmy, otagowaliśmy ją jako nowy, czyli domyślnie nasz nowy klient i przechodzimy moim zdaniem do najważniejszego miejsca w tym programie, czyli do zakładki Newsy. Jak już mamy odbiorców, możemy zacząć się interesować, co się dzieje w zakładce Newsy. I teraz trochę chciałam Państwu powiedzieć o newsach. Kto je tworzy, ile ich jest, na jakich zasadach są tworzone i w jaki sposób i na jakich zasadach są publikowane w produkcie. Jak Państwo byście się wczytali w regulamin do produktu, pewnie mało komu się chce to robić, ale ja musiałam go napisać w jakiejś części i też mieć w głowie. Tam jest napisane, że my zapewniamy chyba 4 czy 8 newsów w miesiącu, jednak jest to za mało i w praktyce postawiliśmy sobie za cel, aby miesięcznie nasza redakcja dostarczała Państwu około z tych 21 kategorii 30 newsów miesięcznie pisanych specjalnie dla tego pod ten produkt i dla tego produktu. Tak może jako ciekawostkę powiem, że ta nasza redakcja pisząca między innymi treści merytoryczne dla Legal Alert składa się chyba już teraz z kilkunastu osób. Pan doktor Krzysztof Koślicki stoi na jej czele, 21 kategorii. Oczywiście nie dajemy Państwu do produktu tego wszystkiego na raz, tylko takimi tygodniowymi partiami. I dla Legal Alert, jeśli się nie mylę, to we wtorki redakcja, tak, we wtorki Legal Alert, a w czwartki dla drugiego produktu bliźniaczego Tax Alert, są publikowane takie pule tygodniowe, pule newsów. No, skoro około 30 miesięcznie, no to tam po kilka tygodniowo jest publikowane. I proszę zauważyć, ja już tu trochę zacznę do samej zakładki, są to treści merytoryczne, to czym kieruje się redakcja pisząc samą treść. Na pewno przyjęliśmy taką zasadę, żeby język tych newsów był w miarę przystępny dla każdego, tak? Żeby to nie był język prawniczy, tylko po prostu zrozumiały. Jeśli tylko jest to możliwe, staramy się popierać
te treści takimi praktycznymi przykładami. Nie w każdym newsie będzie to uzasadnione, więc nie w każdym one będą. Czasem robimy linkowania, przekierowania. Na pewno na końcu każdego newsa znajdzie się podstawa prawna, czy też jeśli jest omawiany wyrok jakiś sądu, to znajdzie się przekierowanie do treści tego wyroku. Do każdej podstawy prawnej każdy, nieważne czy jest użytkownikiem Lexa czy nie, zostanie przekierowany w zasoby Open Lexa, czyli takiej bezpłatnej wersji Lexa, czyli każdy odbiorca, Państwa klient z podstawą prawną też będzie mógł się zapoznać. Tutaj jeszcze może zwrócę uwagę, że takie ważniejsze rzeczy są też wyróżniane w tekście i wychodząc tak w przyszłość, o czym za chwilkę będę mówiła, użytkownik też ma możliwość używania i tworzenia treści pod kątem wizualnym dokładnie identycznie jak nasi redaktorzy, tak? Włącznie na przykład z takimi wyróżnieniami, ale o tym jeszcze powiem. To co ważne, jak Państwo zauważycie, mamy tu kilka zakładek. Nowe, wysłane, usunięte, wszystkie i newsy WK. Jeśli klikniemy w newsy WK, byście Państwo byli ciekawi, ile my tych newsów już od początku istnienia produktu stworzyliśmy i opublikowaliśmy dla użytkowników, to taka informacja właśnie w tej zakładce na dole się znajdzie. Na ten moment jest to ponad 800. To co ważne, każdy news, który zostanie użyty za pomocą opcji Stwórz biuletyn, zniknie z zakładki nowe i pojawi się w zakładce wysłane. Może się zdarzyć tak, że wysłaliście Państwo raz jakiegoś newsa, ale macie potrzebę wysłania go po raz kolejny. Na przykład doszli nowi klienci i ta treść też byłaby warta, żeby im przesłać, tak? To, co należy zrobić, aby taki news z zakładki wysłane trafił z powrotem do zakładki nowe, to użycie najszybciej opcji klonuj do nowych newsów. Ten news po prostu zostanie przerzucony do zakładki nowe i będzie znowu w tej puli newsów możliwej do wybrania. Proszę dać mi chwilkę, zerknę sobie, czy powiedziałam o wszystkim, co istotne. Powiedziałam, a nie o wszystkim, ponieważ chciałam powiedzieć Państwu jeszcze o tym, że treści, które publikują nasi redaktorzy, są treściami eksperckimi, uważamy, że bardzo dobrej jakości, co nie zmienia faktu, że nie możecie Państwo w nie ingerować w dowolny sposób. Przy każdym newsie publikowanym przez nas jest dostępna opcja edytuj, też opcja usuń, ale teraz chciałam się skupić na opcji edytuj. Opcja edytuj pozwala nam wejść do środka newsa i zrobić z nim bardzo wiele. Praktycznie możecie Państwo każde słowo zamienić swoimi słowami, coś dodać, coś odjąć, być może z czymś się nie zgadzacie, też nie ma problemu, żeby w tą treść ingerować. I to co ważne, przy każdym z newsów nasza redakcja, no piszą te newsy eksperci, dobrze wiedzą o czym piszą i w ramach której z tych dziedzin się poruszają, więc publikując newsa, redaktor sam nadaje mu otagowanie. Użytkownik nie musi się już tym zajmować. I po co to jest? Z jednej strony użytkownicy otagowują swoich klientów pod kątem tematyki, którą byliby zainteresowani, bo ich znają i użytkownik musi to zrobić. Z drugiej strony publikujemy newsy, które są już odpowiednio otagowane. I na koniec, kiedy używamy opcji Stwórz biuletyn, system już w automatyczny sposób rozpoznaje, jakie newsy jakiemu użytkownikowi wrzucić w ramach biuletynu. I to jest ten automatyzm, o którym gdzieś tam na początku powiedziałam. I dzięki temu mechanizmowi tagowania dzieje się to, że nie zarzucacie Państwo wszystkich swoich klientów, odbiorców biuletynów, no wszystkimi po prostu treściami, bo nie o to tutaj chodzi i nie to jest wcale wartościowe. Dobrze, jeszcze jedno słowo o etykietach. Jeśli Państwo się nie zgadzacie z tymi etykietami, można takie etykiety zmienić. Możecie Państwo oznaczyć
oznaczyć te etykiety w zupełnie inny sposób. Jest jeszcze jedna kwestia. Zauważycie Państwo w produkcie, że niektóre etykiety po stronie newsów są zielone, a niektóre niebieskie. O co tutaj chodzi? Raczej użytkownicy nie dotykają tego, ale powiem, że chodzi tutaj o to, że jeśli mamy tutaj oznaczenie, że dana treść dotyczy ochrony środowiska i prawa gospodarczego i te dwie etykietki są zaznaczone na zielono, to efekt będzie taki, że jak będziemy tworzyć biuletyn, to system przyporządkowuje tego newsa w taki sposób, że wyśle go do każdego odbiorcy, który, i tutaj uwaga, będzie zainteresowany albo ochroną środowiska, albo prawem gospodarczym, czyli wystarczy jedna z tych dwóch etykiet zaznaczona przy odbiorcy, aby ten news do niego trafił. Ale proszę zauważyć, że ja bym mogła tą ochronę środowiska, teraz ją wyłączyłam w ogóle, włączam jeszcze raz i jak włączam za pierwszym razem, ona mi się zaznacza na niebiesko. Tutaj zrobię to samo i prawo gospodarcze. I tutaj zmieniliśmy sytuację w taki sposób, że ten news, jeśli etykietka będzie zaznaczona na niebiesko, pójdzie do odbiorców, którzy łącznie muszą mieć zaznaczone te dwie etykiety. Czyli mogą mieć zaznaczone różne inne, ale muszą mieć te dwie łącznie. To się wiąże z możliwością kierowania strumieniem tych newsów w bardziej taki wolny sposób, tak? Mniej obostrzony, a te niebieskie etykiety służą do tego, aby sobie zawęzić grono odbiorców. Robię zapis, bo coś tutaj pozmieniałam i muszę przyspieszyć. Teraz pokażę Państwu, jak możemy dodawać nowego newsa. Mamy Panią Katarzynę Kowalską, która jest nowym naszym klientem, to może stwórzmy dla niej newsa. W tym celu, jeśli chcę stworzyć własnego newsa, klikam na przycisk Dodaj newsa i korzystam z identycznego narzędzia, jak korzystają redaktorzy. Mogę dodać grafikę. Dodam grafikę. Nazwijmy sobie tego newsa News dla nowego klienta. Mogę, a nawet powinnam i muszę, wkleić jakąś treść. Ja sobie tutaj przygotowałam, żeby szybko Państwu to pokazać, po prostu kawałek treści z jakiegoś innego newsa. Ta treść jest tu zupełnie nieważna. Ja chcę pokazać możliwości narzędzia. Możecie Państwo z dość prostych i podstawowych takich narzędzi jak w Wordzie korzystać. Pogrubienie, podkreślenie, kursywa, wypunktowania, tak? Pozycjonowanie całej treści, to co ja bym chciała powiedzieć, pokazać, co można zrobić, bo to jest mniej oczywiste. Możemy sobie dodać na przykład poprzez, jeszcze raz może, bo za szybko to robię, poprzez ikonkę tego obrazka możecie Państwo do treści dodać załącznik, na przykład jakiegoś Worda albo jakiegoś PDF-a. W tym celu klikamy na prześlij i z... Czy ja się nie zapędziłam? Chyba się troszkę zakręciłam. Proszę dać mi chwilkę, sobie zobaczę, czy to będzie tu jeszcze raz, czy to w tym miejscu, czy w innym, bo chcę Państwu pokazać, chyba nie tutaj, bo jest możliwość dodawania na pewno. O, tutaj, źle patrzyłam, przepraszam bardzo. Za pomocą tamtej opcji możemy po prostu dodać grafikę, jakieś zdjęcie, a tutaj możemy dodać właśnie Worda, chciałam, o, własny przykład tutaj mam, po prostu jakiś dokument Wordowy. Robię otwórz, tekst do wyświetlenia. No nie chcemy, żeby w treści newsa nam się takie robaki pokazywały, może sobie nazwiemy ten odnośnik jako przykład, robimy zapisz w treści i po kliknięciu później w treść newsa na przykład, ten Word, którego ja tutaj załadowałam, on się nam po prostu naszemu odbiorcy wyświetli. Można PDF-y, Wordy
Excele dodawać do treści. Jeśli chcecie Państwo po prostu jakiś adres dodać, weźmy sobie stronkę Wolters Kluwer. Przejdziemy na stronę. Tak, dodajemy po prostu adres strony, robimy zapisz. Też adres można w treść wkleić i tak dalej, i tak dalej. Można prostą tabelę i można, widzieliście Państwo ten taki róż w jednym z opublikowanych przez redaktorów newsów, jeśli użyjemy opcji wyróżnienie, zrobimy sobie efekt taki, tak? Mamy jakiegoś newsa, nie będzie on cudownie piękny, ale bardziej się skupiłam na tym, żeby pokazać Państwu, że z tych wszystkich narzędzi malutkich możecie sobie korzystać. Co musimy zrobić? Musimy zaznaczyć etykiety. To jest news dla Pani Katarzyny, naszego nowego klienta. Ja chcę, żeby on poszedł tylko i wyłącznie do niej, do nikogo innego. Klikam sobie we własne etykiety i tak jak mam etykietkę zaznaczoną po stronie odbiorcy, no to teraz, żeby nam się to wszystko połączyło, to tagowanie, muszę zaznaczyć etykietkę własną nowy. I chyba mam wszystko to, co jest niezbędne. Mamy jakąś etykietę, bo jedną trzeba zaznaczyć. Jeśli Państwo byście próbowali zapisać newsa bez zaznaczonej żadnej etykiety, to system będzie się buntował i użytkownika do tego no, podmuszał, tak, żeby coś było zaznaczone. Możemy kliknąć na dodaj. Klikamy na tak. Mamy newsa dla nowego klienta. Jeśli żaden z moich odbiorców nie miałby etykiety przypisanej newsowi, na przykład nowy, to spotkalibyście Państwo się jeszcze tutaj z taką informacją brak odbiorców, tak? To oznacza, że wśród Waszych odbiorców nie ma chociażby jednego, który miałby zaznaczoną taką etykietkę, jaką ma news. No tutaj takiej sytuacji nie mamy, wszystkie newsy jakiegoś tam odbiorcę mają. Idę sobie dalej w moim planie, żeby zerknąć, co bym chciała Państwu pokazać dalej. Chciałabym pokazać jedną funkcjonalność, ponieważ nie każdy może sobie zdawać sprawę z tego, że system pozwala zażądać potwierdzenia odbioru, ale z pewnym ograniczeniem. Przechodzę już tutaj teraz do opcji Stwórz biuletyn. I chcę wysłać tego ważnego newsa dla mojego nowego klienta i tylko tego dodatkowo chciałabym, ja teraz wymyślam sytuację, nie do końca wiem, czy to jest potrzeba Państwa wszystkich, czy tylko części, żeby Pani Katarzyna jednak mi potwierdziła, że to była ważna informacja i chcę mieć na skrzynce potwierdzenie, że ona w teorii oczywiście zapoznała się z treścią takiej informacji ode mnie. Co muszę zrobić, żeby dostać potwierdzenie odbioru? Muszę zaznaczyć newsa i kliknąć na opcję włącz potwierdzenie odbioru. Proszę zauważyć, co się stanie, jeśli chciałabym do tego tworzonego przeze mnie biuletynu, na razie z jednym newsem, na którego to mam włączone potwierdzenie odbioru, dodać kolejnego newsa. System informuje mnie, że zaznaczenie drugiego newsa spowoduje połączenie potwierdzenia newsa, czyli tłumacząc na prościej, możecie Państwo uzyskać potwierdzenie odbioru, ale tylko dla biuletynu z jednym newsem. Nasza filozofia do tej pory jest taka, że nie chcemy, aby użytkownicy przesadzali z wykorzystywaniem tej opcji, żeby nie za dużo newsletterów wysyłali z opcją potwierdzenia odbioru. To potwierdzenie odbioru jest dla takich pojedynczych informacji naprawdę ważnych.
Mam włączone to potwierdzenie odbioru, wyłączę sobie jeszcze na wszelki wypadek, raz włączę, czyli teraz wysyłam do mojego nowego klienta newsa, którego sama mu utworzyłam, dodatkowo z potwierdzeniem odbioru. Proszę zauważyć, co robi system, on już zaraz później, tu jeszcze zobaczymy tak dokładnie, jak zrobię taką ogólną wysyłkę dla większej ilości odbiorców, ale już tutaj system podaje no, takie wstępne informacje, że ten news pójdzie do jednego odbiorcy, idę sobie na dalej. No i tutaj prosta wysyłka. Proszę zauważyć, że system proponuje mi tytuł mailingu, biuletyn nowości prawne, dodaje zawsze z automatu bieżący miesiąc i rok. Wszystko to możemy zmienić. Mogłabym to wykasować, wpisać zupełnie inny tytuł. Chcę tylko przypomnieć, że ta część tytułu bierze się z miejsca tego tutaj, które ustawialiśmy sobie w ustawieniach konta. Tłumaczyłam, że jest tam takie pole i sobie domyślny tytuł biuletynu ustawiamy i właśnie jest on przekopiowywany do każdej wysyłki jako propozycja tytułu, którą można zmienić. Mogę sobie podejrzeć, jak taki mój biuletyn będzie wyglądał. Widzę, że jest już tutaj prośba o potwierdzenie odbioru i treść tego na szybko stworzonego przeze mnie własnego newsa, mogę sobie zobaczyć, do kogo ten biuletyn z jednym newsem będzie wysłany. Będzie wysłany właśnie do pani Katarzyny, ponieważ tylko ona otrzymała etykietę nowy, tylko ona na ten moment jest dla nas nowym klientem. I tylko jej wyślemy tego newsa. Jeszcze sobie zerkam, tu jest w porządku. I klikamy wyślij. Wysyłamy, idziemy na moją skrzynkę testową, gdzie za chwilkę powinien pojawić się ten biuletyn. Pojawił się biuletyn, wchodzimy w niego, tak, od kancelarii prawnej Lex. Jest on krótki, to jest ten news na szybko stworzony tutaj na potrzeby szkolenia. Są nasze odnośniki, tak, jest pobrany Word, który załączyłam, możemy się też na stronę Wolters Kluwer przenieść. Tutaj w treści umieszczałam te linki. Tutaj jeszcze wskazuję Państwu na opcję wyłącz subskrypcję. Tak? Każdy z Waszych klientów może w każdym momencie się nie zgadzać już na przesyłanie tego typu treści. Wracam do Legal Alert, bo chcę coś jeszcze pokazać. Proszę zauważyć, że mamy jeszcze zakładkę potwierdzenia. To jest zakładka, w której możecie Państwo sobie zobaczyć, do kogo wysłaliście biuletyn z prośbą o potwierdzenie. Możecie sobie sprawdzić, czy ten ktoś nam już potwierdził, czy nie potwierdził. Tutaj mamy wcześniej jakąś moją wysyłkę, gdzie widzimy, że tam akurat też jedna osoba i potwierdziła. No ale tutaj pani Katarzyna nam nadal nie potwierdziła. Mogłabym ponowić taką wysyłkę, tak? Czyli jeszcze raz wysłać do niej to dokładnie to samo. Teraz wejdę sobie z powrotem na skrzynkę i potwierdzę, tak? Potwierdzam jako odbiorca biuletynu, potwierdź odczytanie. Dostaję informację, że potwierdzono i proszę zauważyć, że tutaj system, tylko muszę przeklikać do jakiejś innej, przenieść do innej zakładki, wrócić. I teraz system już mi pokazuje, że 100% odbiorców odczytało mojego, mam potwierdzenie, że odczytało ten biuletyn. Czyli warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość potwierdzania tych wiadomości, tylko że dla biuletynu z jednym tylko newsem. Zmierzam powoli ku końcowi. Na koniec chcę dla Państwa po prostu stworzyć biuletyn, jakiś większy, z większą ilością odbiorców. Mogę sobie wyobrazić, że korzystanie z tego produktu i też trochę jak śledzę używalność produktu, rozmawiam z klientami, wygląda tak, że jak przychodzą newsy, przychodzą powiadomienia, klient po prostu wchodzi, patrzy co nowego, być może się bardziej wczytuje. Wiem, że niektórzy się nie wczytują w ogóle, niektórzy się wczytują bardzo mocno w te treści, które proponujemy. No i jedyne, co trzeba zrobić, jak sobie, ja bym jednak przejrzała te newsy, znając siebie, wejść w opcję stwórz biuletyn
zaznaczyć newsy, które chcę dzisiaj wysłać do moich klientów, do moich odbiorców. Proszę zauważyć, że czym więcej newsów zaznaczam, tym system tutaj mi dodaje te etykietki, mogę się zorientować, co tam w ogóle w tej wysyłce się znajdzie, jaka tematyka i ilu odbiorców. Idę dalej i proszę zauważyć, co system zrobił. To jest też fajnie, nam z automatu poszatkował tą wysyłkę na kilka biuletynów. Bo proszę zauważyć, że w ramach tej wysyłki system wyśle, ze względu na to, jak zostali otagowani, jakimi tematykami nasi odbiorcy, na trzy biuletyny. W ramach tej wysyłki wyjdzie biuletyn do tych osób, między innymi do pani Katarzyny Kowalskiej, do dwóch innych, ponieważ te trzy osoby z tej całej puli zaznaczonych przeze mnie newsów są zainteresowane tylko tym jednym newsem o tematyce ogólnej. Ale już drugi biuletyn zostanie wysłany do dwóch odbiorców, ponieważ pan Jan Kowalski i Mirosław Krzynówek są zainteresowani tymi dwoma i tylko tymi dwoma newsami związanymi z ochroną środowiska, prawem gospodarczym. Trzeci biuletyn wyjdzie tylko do jednej osoby, do pani Ewy Bąk. Ona jest zainteresowana większą ilością tematów. Akurat się tak złożyło, że wejdą do niej i tylko do niej te wszystkie trzy newsy. Tak to działa i to jest ten automatyzm. Powiem tak troszkę na przyszłość, że na pewno prędzej czy później będziemy budować funkcjonalność w Legal Alert, która będzie polegała na tym, że Państwo praktycznie nie będziecie musieli wchodzić do produktu, ustalicie tylko harmonogram wysyłek i te biuletyny będą się wysyłały z automatu. To jest jakby jeden z kierunków na przyszłość rozwoju tego produktu, ponieważ widzę, że użytkownicy chcieliby takiej funkcjonalności. Już kończąc, bo mamy godzinę 11, wysyłam ten biuletyn, zerknę sobie tylko, no powinien nam przyjść, czy nam jakiś dłuższy przyjdzie. Aha, na inną skrzynkę. Dobrze, wysyłam, klikam na wyślij. Mam tu jeszcze otwartą skrzynkę, taką moją testową na wirtualnej i chciałabym Państwu tutaj pokazać. O właśnie, nawet dwa przyszły, bo jeden jest z nich dłuższy, a to fajniej pokazać na dłuższym. Tak, tutaj mamy biuletyn dłuższy, to będzie ten z trzema newsami. Chyba wyłączyłam. Jeszcze sobie, zaraz Państwu powiem, nad czym się zastanawiam. Czy to był ten dłuższy, czy nie? O, tak, to jest ten dłuższy, bo myślałam, że wyłączyłam ten spis treści. Proszę zauważyć, że tutaj na skrzynkę do odbiorcy doszedł nasz biuletyn. Zawiera on trzy newsy w sobie, tak jak też pokazywałam. I chodzi o to, żeby za pomocą tego spisu treści można było się przenieść już do konkretnego miejsca w biuletynie i do konkretnej treści newsa. Tak ten biuletyn wygląda. Też pracowaliśmy nad ich czytelnością. Ostatnia rzecz, jaką pokazuję w produkcie, przenoszę się z powrotem do Legal Alert. Mamy jeszcze zakładkę wysłane biuletyny, dosłownie jeszcze minuta, dwie Państwu pokażę. Mamy zakładkę wysłane biuletyny, gdzie macie Państwo historię swoich wysyłek. Macie Państwo bardzo podstawowe, ale jednak takie statystyki, do ilu odbiorców wysłałam mój biuletyn i ilu otworzyło, tak, ten biuletyn. Tutaj jest ta informacja, tutaj jest lista odbiorców. To, co dodaliśmy też w miarę niedawno, że oprócz podglądu biuletynu, który został wysłany, możecie Państwo sobie wygenerować PDF. Nie wiem jak w kancelariach prawnych, ale na przykład w biurach rachunkowych, które korzystają z Tax Alert, czyli bliźniaczy produkt, trochę inna tematyka, panowie właściciele biur chcieli mieć wydruk w PDF-ie jednak, więc też taki wydruk tutaj jest dostępny i możliwy. Skończyłam, 2 minuty po czasie. To jest wszystko, co Państwu chciałam
opowiedzieć i myślę, że to wyczerpuje no, te wszystkie najważniejsze, opowieść o najważniejszych funkcjonalnościach. Dlaczego odbiorca dostał dwa piuletyny? Ponieważ wynika to z tego, jak zostały przypisane odbiorcy etykiety i dokładnie z tego i taka sytuacja może jak najbardziej się zdarzyć. Czyli ten sam e-mail został wpisany przy dwóch odbiorcach, tak? I to też wynika z tego, że tego chcieli od nas użytkownicy, żeby można było tworzyć kilku odbiorców i przypisywać im ten sam adres e-mail. Ja na ten moment Państwu dziękuję. Chyba o wszystkim powiedziałam. Pytam jeszcze, patrzę jeszcze, czy właśnie, czy są jeszcze jakieś pytania bardziej. Widzę, że tutaj ktoś pytał, niebieskie, zielone, to powiedziałam. Czy możliwa jest edycja biuletynu bezpośrednio przed wysłaniem? Panie Michale, jeśli chodzi o to, czy jest ona możliwa z tego miejsca, kiedy już mamy poszatkowany ten biuletyn na poszczególne wysyłki, no to nie, to nie ma takiej możliwości. Trzeba by się cofnąć z powrotem, znaczy zrobić anuluj, wejść w zakładkę newsy i po prostu tam dokonać edycji, czyli przed samym wysłaniem nie ma możliwości. I tu, aha, tu jest pytanie od pani Pauliny. No dobrze, myślę, że możemy kończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to proszę może jeszcze zadać w ramach ankiety, do której wypełnienia zachęcam. Informuję jeszcze, że takie szkolenia produktowe mniej więcej raz na kwartał się odbywają. Każdy z użytkowników, który zakupił produkt, ma prawo do bezpłatnego szkolenia. Jeszcze innego niż to szkolenie ze mną, tak? Z naszym działem szkoleń to jest pół godziny indywidualnego szkolenia. Jeśli Państwo takiego nie mieliście, to proszę o kontakt z naszą infolinią, czy też mailowo i na pewno takie szkolenie zostanie Państwu zaproponowane. Bardzo dziękuję za obecność i że Państwo wytrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że zrobiło się jaśniej i życzę udanego korzystania z produktu. Podkreślam także, że jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi co do działania produktu, no bo to nam pozwala rozwijać go no zgodnie z tym, czego chcą nasi użytkownicy. Dziękuję jeszcze raz, życzę miłego dnia i do usłyszenia.